Bardzo się cieszymy, że tylu zakochanych mamy na sali, ponieważ ten koncert właśnie dedykowany jest właśnie dla Państwa, właśnie dla tych wszystkich, którzy tak się wspaniale kochają. Miłość najważniejsza na świecie, mówią. I postanowiliśmy Państwu sprezentować wspaniały koncert Legendy Rocka. Także myślę, że Legendy Rocka na tych instrumentach to będzie wspaniałe przeżycie. Przed Państwem kwartet smyczkowy, a kwartet z Katowic. Dzień dobry. Wiem, że Państwo spodziewaliście się, że wyjdzie kwartet, a wyszedłem ja. Także chciałem Państwa bardzo przeprosić, że taka przykrość Państwa spotkała. Do tego wszystkiego jeszcze Dzień Zakochanych. Państwo się pewnie spodziewali, że wyjdzie konferencja w garniturze, że będą jakieś buziaki, a tutaj wychodzi człowiek, który jest przebrany za kogoś, kto mniej więcej tak wyglądał 30 lat temu. Bardzo Państwa za to przepraszam, ale mam nadzieję, że sobie to zrekompensujemy. Niektórzy z Państwa na pewno mają taką obawę, że z muzyką rockową i z miłością to może być troszeczkę na bakier, ale nic bardziej mylnego, drodzy Państwo. Otóż muzyka rockowa jest jak miłość. Bardzo szalona i niezwykła, czasami nawet bardzo brutalna, ale tam wewnątrz bije takie romantyczne serce. I dzisiaj chcielibyśmy, żeby Państwo taką moc poczuli. I dlatego chciałbym, żebyśmy ten koncert rozpoczęli od takich walentynkowych spojrzeń. To znaczy, żeby Państwo spojrzeli na swoich sąsiadów, tak jak Państwo siedzicie, uśmiechnęli się do nich. Może nawet jakieś buziaczki proszę wysłać tam w tę stronę. Wiedziałem, że tak będzie. Jeśli będzie taki koncert i konkurs na najbardziej całuśne miejsce na mapie kultury, to Państwo jesteście na pierwszym miejscu, bo znakomicie sobie z tym zadaniem poradziliście. I teraz, proszę Państwa, chciałem, żebyśmy to rozpoczęli od takiego zintegrowania, dlatego że za chwileczkę poproszę, żeby Państwo zamknęli oczy, a wiadomo, że człowiek zamyka oczy wtedy, kiedy ma zaufanie do tego kogoś, kto siedzi obok. Więc teraz już Państwo wiedzą, kto siedzi obok, można spokojnie zamknąć oczy. Jeśli ktoś by Państwa okradł, to jest ta osoba, która siedzi obok. Także bardzo proszę jeszcze kontrolnie raz spojrzeć. A teraz niech Państwo spokojnie zamkną oczy. Proszę Państwa, Księga Legend właśnie się otwiera. Widzę Panią, że Pani nie ma zamkniętych, teraz dobrze. Księga Legend właśnie się otwiera. Legendy są, proszę Państwa, martwe, ale kiedy coś się zdarzy, kiedy ktoś do nich podejdzie, wtedy dotknięte, wtedy ożywają, otwierają oczy, pyk! I kiedy Państwo zobaczą kwartet smyczkowy, który wygląda jak zespół rockowy, nic już nie będzie takie samo. W związku z tym mamy kwartet smyczkowy rockowy. Teraz z całuśnej publiczności musimy się przerobić w publiczność rockową i to bardzo łatwo można zrobić. Chciałbym, żeby Państwo usiedli wygodnie, bo już jesteście wyluzowani i potrafili tupnąć tak. Dwoma nogami w takim tempie, jak my z Łukaszem tupiemy. O, dobrze. I teraz, proszę Państwa, trzeba to skoordynować. Wiem, że to trudne, z takim klaśnięciem takim. Dzisiaj będziemy podążali takim szlakiem legend rockowych. Legend się nie zapowiada. Ja będę starał się stworzyć takie wrażenie i Państwu zasugerować, jakie utwory będą brzmiały, a być może Państwo będziecie się domyślali, jakie utwory wybrzmią za chwilę.
wspinać windą i że trzeba chodzić po schodach, szczególnie do nieba.
możesz grać amerykańskiego rocka, możesz założyć amerykańską kurtkę, możesz śpiewać po angielsku, ale w głębi serca i tak pozostaniesz Irlandczykiem. I każdy tak ma. Ty też. Jak to będzie po angielsku? Ty też? Świetnie. Ludzi, matek i w jego wyobraźni ciągle to zostaje jak zombie, żeby wracać i wracać, żeby się tego można było pozbyć, to trzeba skomponować taki utwór, bo nie można być tylko hełmem kręcącym się bez sensu w piasku. Rockowa może być mostem pomiędzy kulturami, może być mostem pomiędzy narodami, a właściwie może być żaglem, którym dmucha wiatr zmieniającego się świata. Thank you.
programie Legendy Rocka oglądaliście Państwo i podziwialiście znakomite interpretacje i aranże zespołu A Quartet. Na wiolonczeli grała Joanna Jerchel. Na skrzypcach Ada Urbacz. Na altówce Radosław Mikołajczyk. Na skrzypcach Łukasz Krusz. Quartet. Szanowni Państwo, mamy nadzieję, że się Państwu bardzo podobało i mamy nadzieję oczywiście na bis, ale pozwolę sobie, Szanowni Państwo, poprosić o ogromne oklaski dla prowadzącego dzisiejszą imprezę. Proszę Państwa, to zostańmy w takiej pozycji na bis, tylko mam do Państwa wielką prośbę, czyli zaczniemy odliczać od 10 w stronę jednego, a potem Państwo będą już bawili się, kiedy wybrzmią pierwsze nuty, no bo jak grupa rekonstrukcyjna, to do końca. Zaczynamy. 10. Najlepiej rokujący kwartet w Polsce, A Quartet. Joanna Jerchel, Ada Urbacz, Radosław Mikołajczyk, Łukasz Krusz. Dziękujemy.